Solidarność, wielki ruch, który odmienił Polskę. Co sprawiło, że spotkali się w nim tak różni ludzie? Zbigniew Ferczyk, walczący o wolność jeszcze podczas wojny, z bronią w ręku. 40 lat młodszy robotnik, Ryszard Musiał, w stanie wojennym jeszcze nastolatek. Młody inżynier Edward Nowak. Tak różni ludzie szli obok siebie w tym pochodzie, który doprowadził nas do niepodległej Polski. Należałem najpierw do Narodowych Sił Zbrojnych. Ale potem ta grupa się rozpadła, do dzisiaj nie wiem w jaki sposób straciliśmy ten kontakt. Wstąpiłem do AK, do 4. Pułku Piechoty Legionów, do partyzantki i brałem udział w akcji Burza. Po wejściu Sowietów dalej działałem, kontynuowałem tam działalność tą podziemną. U mnie był nawet skład broni. Później, kiedy przyszły te straszne czasy, produkowałem takie jakieś ręcznie pisane przed wyborami, czy coś tu rozlepiałem w hucie, taki jakiś swój protest, może dla uspokojenia swojego sumienia nawet, może to nie miało jakiegoś większego znaczenia. To niewątpliwie nas porwało, że raptem gromadzimy się w milionach ludzi, że pokazujemy tę naszą jedność, naszą siłę, jakiegoś, no siłę ducha przede wszystkim, że możemy jednak coś zrobić. A przy tym Ojciec Święty dawał nam tę nadzieję, przelewał w nas, no, dawał nam tę szansę wielką, mówiąc o tych wielkich, wspaniałych rzeczach. I wtedy chyba nastąpiła w nas samych jakaś taka odrodzenie się nastąpiło tego ducha, że no, poczuliśmy się silniejsi, mocni. No a potem, kiedy zaistniała ta nadzieja, zostałem przewodniczącym Solidarności na dyrekcji inwestycji. Pojawiła się jakaś szansa, że może być jednak lepiej, że jednak potrafimy mimo wszystko dojść do tej niepodległości. Myśmy to, tę solidarność tak wymarzyli. Zawsze było tak, albo często było tak, że idee gdzieś tam zachowywane w pokoleniu starszym, tym schodzącym ze sceny, trafiały i to w formie często takiej podbudowanej zapalczywością młodzieńczą właśnie do młodzieży. Myślę, że Solidarność też jest przykładem tego, jak jednak w znacznym stopniu młodzi ludzie budowali te struktury entuzjazmu. Natomiast stan wojenny przetrącił kręgosłup całemu pokoleniu, które 10 lat później już było dojrzalsze, ale jednocześnie miało to doświadczenie refleksji związanej z tym, że może być trochę wolności, ale tą wolność w każdym momencie ktoś może ukrócić. Ja widzę dwie takie luki pokoleniowe, bo ja uważam tak, że było takie środowisko, no, które reprezentuje Zbyszek Ferczyk. U nas też na Wydziale Zgniatacza był taki Józiu Sawa, nie? Obrońca Krzyża Nowochockiego. Tak? Więc było to środowisko, które gdzieś tam ma korzenie w Armii Krajowej, w II wojnie światowej, w Powstaniu Warszawskim, w tradycji polskiej międzywojnia. Tak? Potem przychodzi to pokolenie Solidarności, 30-latków. Tak chyba trochę było, że my byliśmy tą taką awangardą, tak? Że my byliśmy tymi sprawcami zmian. W końcu lat 80. młode pokolenie było o wiele bardziej radykalne w sensie przywiązania do prostych formuł. Niepodległość, wolność, walka z komunizmem, a nie próba wyżebrania skrawka wolności. Manifestacje braliśmy udział, no, na razie to tak początkowo, to tak delikatnie gdzieś tam na tyłach, w środku, no na tyłach to nigdy nie, ale w środku powiedzmy. Po prostu wciągaliśmy się coraz bardziej w to wszystko. Później były manifestacje, gdzie przesunęliśmy się na samą czołówkę. Też było mało, no. Zaczęliśmy drukować ulotki. Należałem do kilku organizacji. Poznawało się ludzi.
pierwsze zatrzymanie w 1985 roku, 31 sierpnia, no to znowu to tak wzmocniło człowieka. No, byłem załamany po tym, bo byłem pobity, dostałem kolegium, ale po wyjściu natychmiast pojawiłem się na Miszczyjowicach, gdzie byłem przez ojczyznę. Tam znowu spotkanie ze swoimi, podbudowanie. No i coś się zawsze więcej robiło. No. Domeną młodości jest ta odwaga. Tak? Tak, ja tam, nie wiem, w sierpniu 80 roku jako młody inżynier wszedłem do komitetu strajkowego, no to po części z rozsądku, bo wiedziałem, jak tam trzeba robić i ludzie to zauważyli, a po części no też z odwagi. Tak? Miałem 30 lat, wszystko przede mną, żadnych tutaj. Natomiast powiem tak, w momencie, gdy, nie wiem, wyszedłem z pudła, tak? Byłem dumny z tych młodych ludzi, strasznie chciałem, żeby walczyli, żeby się nie dawali, żeby te zadymy były, oczywiście chciałem, tak? Ale z drugiej strony bardzo, bardzo się bałem o nich. Po prostu zwyczajnie jako człowiek, jako człowiek, który już coś przeszedł w życiu. Przede wszystkim była młodzież, bo ja na przykład z tamtych lat nie miałem styczności z Nowakiem, z Gilem, tylko z samymi młodymi ludźmi. Cały trzon manifestacji to byli tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Tych starszych ludzi to ja dopiero poznałem pod koniec, kiedy 89 rok, kiedy to już tam nawet bardziej uspokajali, żeby nie rzucać butelkami benzyny, bo mamy okrągły stół, czy tam no, tego typu sprawy były. Nie będę mówił nazwisk, kto to był. No ale takie coś było, że łapanie za rękę, żeby tego nie robić. Było pokolenie, które w dokumentach SB było postrzegane jako bardziej radykalne. Wtedy w tajnych dokumentach SB były wytwarzane notatki, w których analizowano, że młodzież z końca lat 80. jest o wiele bardziej radykalnie i wrogo nastawiona do komunizmu niż ich, jak to się wyrażono, duchowi ojcowie z Solidarności z roku 80 i 81. I to było faktem. Stąd się brały takie zjawiska, że kiedy przy okrągłym stole debatowano nad tym, żeby mógł działać związek zawodowy, nie nad tym, żeby wolność była, to młodzież w Krakowie organizowała demonstrację pod hasłem Sowieci do domu. Wiesz, czego ja się bałem najbardziej wtedy? Bo mnie się wydawało tak, że wiesz, że mamy to, cośmy tak strasznie o to walczyli, żeby usiąść, żeby rozmawiać, żeby już nie było tej bicia, żeby nie było tego skazywania na więzienia, żeby nie było tych walk. Tak? Nagle to mamy. Powstała taka krucha stabilizacja. I ja szczerze mówiąc, najbardziej bałem się o to, żeśmy tego nie zaprzepaścili. No ale ja ci powiem, to jest kwestia natury, tak? Ja mam taki charakter. Ja uważam, że trzeba małą rzeczką od ogona, konsekwentnie, spokojnie, systemowo. Natomiast ja się trochę boję rewolucji, tak? Uważam, że rewolucje robią niestety więcej zła jak dobra. Wtedy nazywano takich ludzi ekstremistami w żargonie partyjnym. Ale czego żądali? Systemu parlamentarnego to jest radykalizm, pełnej niepodległości to jest radykalizm. Zostały przede wszystkim wspomnienia i wydaje nam się, że została jakaś satysfakcja, że coś w tym czasie, w tym kierunku zrobiliśmy. To był nasz chyba jakiś sukces tych lat, że no nie dopuszczaliśmy do tego, żeby już całkiem ten duch w narodzie upadł. Mnie jest gorzej, za komuny mi się żyło lepiej. Miałem tą pracę pewną. Pewne pieniądze, no wiadomo jakie one tam były, ale były, a no w tej chwili jest czas niepewny. Bardzo niepewny, powiedziałbym, że gorszy. Ale nie żałuję tego, co robiłem. No, przynajmniej nie żyjemy w tym zakłamaniu, które było. Jednak dołożyłem jakąś cegiełkę do tych naszych dzisiejszych czasów, które nie wszyscy może akceptują do końca, nie wszyscy są zadowoleni, ale myślę, że mamy przynajmniej tę możliwość, jak sobie organizujemy to życie społeczne, polityczne, może niezbyt udolnie, ale to już jest nasza sprawa.